Cześć, witajcie serdecznie, e, za nami Showcase XBOXa, e, niedługo o, Tomek nie wiem czy już wrzucił, być może już wrzucił Big Game'a, ja oczywiście e, oprócz tego, że tam z Tomkiem i z Maćkiem byliśmy u mnie, oglądaliśmy na żywo, u niego będzie reakcje, będą wszystko, wszystko zobaczycie są u niego, a ja tak na spokoju chcę Wam te swoje, swoje słuchajcie e, wrażenia z tego pokazu. Opowiedzieć. Konferencja zaczęła się fajnie, bo zaczęła się od Fable'a. Od Fable Już jakiś czas temu Microsoft go pokazał jako CGI'a. Różne plotki się czytało, co, co się dzieje z grą, tam problemy, nie problemy, crunchie, nie kranczę, czy dadzą radę, czy dadzą radę. To, co nam pokazali, wiem, że nie pokazali gameplay'a, oczywiście czekam też, na, chciałbym zobaczyć konkretny gameplay, ale ja i tak jestem usatysfakcjonowany. W tym, co zobaczyliśmy, wszystko jest na silniku gry. Widać, że gierka wygląda ładnie. Są gdzie niegdzie urywki z gameplayu i naprawdę wygląda superacko. Nawet ludzie na Twitterze się pytali, czy to jest in-game, czy jakieś nie wiadomo co. Jeden z twórców potwierdził, że jest to gra na silniku. Wszystko leci z serii No i tego mniej więcej takiej oprawy graficznej możemy się spodziewać. Fajnie, że udało im się zachować ten fejblowy klimat. I to chyba najważniejsze. Widzieliśmy też kawałek, jak tam kurczaka kopie, więc fajnie, że, że ta, ta rzecz została. Jest to poniekąd trochę wizytówka. Każdy, kto grał w Fable'a, na pewno nieraz podchodził i lubił sobie kurczaka kopnąć i zobaczyć, jak daleko poleciał. Nawet był, pamiętam, chyba taki quest był, słuchajcie, gdzie się wykonywało Chicken Kicking Competition, to się chyba nazywało. Także mówię, gierka wygląda konkretna. Ja jestem usatysfakcjonowany, bo zobaczyłem... Czego mniej więcej mogę się spodziewać? Liczę na konkretny gameplay, który pewnie dostaniemy najwcześniej za rok, i może datę premiery gry. Ale już widzimy mniej więcej, z czym mamy do czynienia, czego możemy się spodziewać. Dla mnie super, wiem, że nie zawiodą. Uspokoił mnie ten filmik przede wszystkim, bo naprawdę nie wiedzieliśmy, czego możemy e, oczekiwać. I teraz jest e, i to jest pierwsza gra, którą Microsoft pokazał jako. Swoje IP. World Premiere. Słuchajcie, pokazali teraz taką gierkę, ona leci za mną. South of Midnight ona się nazywa. To jest nowa gierka Composure Games, czyli tych jednych z pierwszych teamów deweloperskich, które Microsoft pozyskał, aby wspierali ich w grach. Jak widać wspierają. Ma być to z trzeciej osoby Action Adventure. Animacja specjalnie jest taka kratkująca w tej grze zrobione. Ma to mieć taki właśnie klimat trochę starych, starych filmów ta animacja. Trochę tam troszeczkę poczy, poczytałem. Oczywiście zobaczymy co z tego będzie. Ale fajny, że, fajnie, że nie render, a na silniku gry. Więc też wiemy jakiej grafiki, czego możemy się mniej więcej spodziewać. Nie ma to być gra AAA. Ma być to tytuł na zasadzie Keny, która wyszła na Playstation na PC-a. która się fajnie przyjęła takie mniejsze gry też są, też są ważne, oczywiście. Wygląda intrygująco, co z tego będzie, czas pokaże. No i później Microsoft fajnie dowalił, bo dowalił nowymi Gwiezdnymi Wojnami Outlaw, Star Wars Outlaw, od twórców The division od Ubisoftu. Dzisiaj, bo dzisiaj jest 12 na konferencji Ubisoftu, mogliśmy zobaczyć pierwszy gameplay. Wygląda konkretnie, wygląda bardzo fajnie, ale na razie no. Nie na tyle, żeby mi zerwał gacie. Wygląda ładnie, fajnie, zobaczymy co będzie, ale no, prezentuje się to ciekawie. Prezentuje się bardzo ciekawie, także czekamy. Fajnie, że Microsoft taką właśnie grę sobie udało im się pokazać na swojej konferencji, ale też dobrze wiemy, że Microsoft lepiej żyje z Ubisoftem. Zawsze te gry Ubisoftu pojawiały się na konferencji Microsoftu. Więc także to tak. Ja na pewno będę słuchajcie troszkę szybciej opowiadał niż to co widzimy. Widzicie za moimi plecami. Nie chcę bawić się w przewijanie. Niech sobie konferencja leci. Kolejna gra: 30, 33 Immortals, 30 fair Immortals. Nie moja bajka. Także nie będę to słuchajcie jakoś opowiadał na ten temat. Jest to oczywiście też mniejsza gra. Wygląda jak jakiś indyk. Bardzo fajny. Ale tak jak wspomniałem, ja nie będę tu wam się opowiadał i jakoś tu się nad nią, że tak powiem, bardziej rozgadywał. Pokazali też Paydaya Trójkę. To też nie jest moja bajka, ale wiem, że masa osób sobie ceni ten tytuł, lubią grać w tę grę. Jest, są tu jakieś napady na Bank strzelanka. Dość ciekawie to tutaj wyglądało. No teraz macie ten Warsy za plecami. Szczerze to dużo fajniej to wygląda na tym, co pokazali na tym gameplayu, niż to, co robi Respawn ze swoim Star Wars Jedi Fallen Order czy też Jedi Survive. Tak jak wam kiedyś wspominałem, jakby ta gra była zamknięta taki, taki slasher z troszeczkę delikatnym, otwartym światem, jak to miało miejsce w Ninja Gaidenach czy nawet w Władzy Trójce. Byłaby to dużo lepsza gra, i byłaby w 60 klatkach i nic by nie, nie, nie skakało. Niepotrzebna jest tam moim zdaniem formuła Dark Soulsów. Mamy te trzy gry. Słuchajcie, później właśnie yy, Sala Bond yy, troszeczkę opowiedziała, że grubo zaczynamy. Gracze najważniejsi dla nas to tamto się to wiecie, takie pierowe gadanie z podkreślone fajną muzyczką, bo ta muzyczka naprawdę była taka fajna, podniosła więc to też było takie, wiecie, podkręcamy, podkręcamy, pokazaliśmy Wam trzy fajne gry, patrzcie to nie koniec. No i OK Payday, persona, trujeczka remake, announcement trailer słuchajcie tak, było dużo plotek, też mi w komentarzach pisaliście, że ma być Persona. Zresztą zaraz przed, przed konferencją wyciekło, Atlus potwierdził, że faktycznie taka persona powstaje. Personę czwóreczkę trochę pograłem, nawet około tam 15-20 godzin, nie skończyłem, przyznaję się bez bicia. Też zagram, zobaczę, ocenię, bo trafia do Game Passa. No i w ogóle wiecie, warto też powiedzieć, że Fable Game Pass, South, South of Midnight Game Pass, Gwiezdne wojny raczej nie, ale ten 40 Fire Immortals Game Pass, nie pamiętam czy Payday jest Game Pass, ale na pewno persona jest w Game, w Game Passie. O, dobra, w sumie, to to widzieliście? Dobra, tutaj wychodzi właśnie pani Sara Bond, tak? Nawija, co tu, co tu nie będzie, ula, boga ciotka Zielińska. No i jest zaprezentowany Ewald. Też Wam wspominałem, że na pewno zobaczymy i Fable'a i Evowłda. I no i zobaczyliśmy. Ewald jako pokaz, jako gra, bardzo fajna. Każdy jest rozczarowany jakością grafiki. Ja szczerze też troszeczkę jestem jakością, może nie tyle co jakością grafiki, co designem tej gry jestem rozczarowany. Bo giera jest bardzo kolorowa. Na pierwszych materiałach raczej, raczej była mroczniejsza. A tutaj mamy takiego, ja bym powiedział, że to jest Outer Worlds w średniowieczu, w klimatach Skyrima. Wygląda fajnie, na pewno jak to Obsidian. Już powiedzieli, że to nie będzie tak ogromna gra jak Skyrim. Ja się cieszę, bo nie potrzebuję. I na pewno będzie dużo humoru. Dużo fajnych animacji, tej magii i sama walka. Wiem, że w to potrafią. Może grafika nie jest ich najmocniejszą stroną. Ale najważniejsze, że tutaj pod kątem gameplayu na pewno Obsidian nie zawiedzie. No bo to w końcu Obsidian. Oni nie zawodzą. Oni potrafią takie, takie tytuły okrasić, dobrze zrobić. I fajnie, że im Microsoft zaufał. Mówię, design troszeczkę, troszeczkę ten design Czego innego mówię? Tych, tych za dużo tych kolorków w tym avoude jest, ale dostaliśmy naprawdę konkretny, konkretny, konkretny filmik na silniku gry. Było widać gameplay, było widać jak gra wygląda, jak się rusza, więc to też jest naprawdę bardzo miło, bardzo fajnie, że są w stanie takie rzeczy w końcu pokazać nam nie CGI -e, a wreszcie coś większego, konkretniejszego. Też miło, że wszystko na razie przynajmniej tak. I Fable i ten Avowed 2024, nie, Fable, przepraszam, nie pokazali, Fable nie powiedzieli daty, ale Avowed 2024, więc jest good. Później wyjechali z Sea of Thieves, kolejnym dodatkiem. Ludzie grają, cieszą się, jest wsparcie. Miło, że odratowali ten tytuł, bo naprawdę już dobrze wiemy, że na początku nie okazał się zbyt dobry, brakowało mu kontentu. Ale teraz wiemy, że jest aż, aż nadto tego kontentu. Tutaj mamy tą gierę. Słuchajcie, 33 Immortals, 33 Immortals. Dalej, Flying Simulator. Nowy dodatek, rozszerzenie. Słuchajcie, bardzo widzę dużo wyświetleń. kurczę, ma ten Flying Simulator, bo jestem teraz na kanale. Eee, na kanale, słuchajcie, jestem Xboxa. I bardzo dużo ma wyświetleń, ponad 500 tysięcy już obejrzeli ludzie. Plus jeszcze dorzucili, pokazali nam Microsoft Flight Simulator z Dune Expansion Pack. Oni potrafią coś takiego słuchajcie pokazać. W tamtym roku pokazali nam Stop Guna. Mówię, potrafią potrafią trafić. Potrafią fajnie podkręcić atmosferę i zachęcić do tego swojego flight simulatora. I później kolejny fajny tytuł, aczkolwiek niewiele z niego zobaczyliśmy. Ale rozumiem, że Microsoft w taki sposób chce te swoje gry e, pokazywać, tak? Czyli mowa oczywiście o Seuna Sag Saga Hellblade 2. Polecam Wam obejrzeć sobie ten filmik w 4K. Widać, że to jest na silniku gry, widać jak ta gra wygląda. Moim zdaniem wygląda obłędnie. Ale nie podobała mi się ta prezentacja z prostej przyczyny. Rozumiem tą całą wprowadzenie, tą narrację, tą historię. Ale mogliby pod koniec określić to gameplayem z walki, albo krótkimi nawet przerywnikami, żeby, żeby coś jeszcze Ci dać, bo podkręcili fajną scenką, a zabrakło naprawdę konkretnej, konkretnej data, wiemy, że też tam wczesny 2024, no to tym bardziej jakby rzucili jakimiś fajnymi urywkami, trochę walki, eksploracji, coś, coś więcej to byłoby po prostu ogień i tego mi zabrakło w tej prezentacji, ale na pewno nie tego Czego możemy oczekiwać po tej grze i to, jak przepięknie wygląda. Moim zdaniem Forza i Hellblade 2 to są i Fable, to są najlepiej wyglądające gry, jakie Microsoft zaprezentował na swojej konferencji. I to jest pierwsze, słuchajcie, 30 niecałe minut. Mamy Fable'a pokazanego ładnie na silniku gry, mamy nowe IP Sound of the Midnights, mamy Evalda, konkretnie zaprezentowany na fajnym gameplayu. Na silniku gry mamy Monkey Island, mamy Flying Simulatora i walą z Seuną. Pięć swoich naprawdę niezłych IP Microsoft nam tutaj już zaprezentował. Po Seunie z Sacrifice mogliśmy sobie zobaczyć nowego, nową Jakuzę, czyli teraz Like a Dragon. Infinity World, Reveal Trailers. Dzień wcześniej też na Summer pokazali jeszcze jedną Jakuzę. Eee, już nie pamiętam, słuchajcie, tytułu. Eee, chyba człowiek bez imienia, albo jakoś nie mam imienia, jakoś to się tak, jakoś to się tak, tak słuchajcie, fajnie nazywa. Pokazali też oczywiście, o, mamy teraz Personę, tak. pokazali też oczywiście w Fallouta 76 dodatek. Oczywiście i Persona i Fallout to są gry multiplatformowe. Wcześniej Microsoft walił, oprócz Persony i Payday'a praktycznie samymi ekskluzywami, no jeszcze Star Wars. Było tych gier multiplatformowych, bo zawsze te gry multiplatformowe będą. Ale naprawdę eksami, eksami sobie e, nie szczędzili. Później była pokazana gierka, gdzie każdy z nas z chłopakami myśleliśmy, że to jest Onimusza, bo to jest nowa gra Capcomu, ale przypomina trochę muszę. I ona się nazywa Kunitsugami Path of the Goddess. Go, goddess. Ciekawy tytuł. Bardzo mi się podoba animacja postaci. Fajnie się to ruszało. Może design i grafika jakoś na razie nie przemówiła do mnie, ale to co zaprezentowali w urywkach w gameplayu bardzo fajne, bardzo fajne. I to też było 2024 rok. jakuza chyba też w tym roku. Seuna tak jak wspominałem wam wczesny 2024 rok. No i później Forza Motorsport, która też wygląda świetnie. Wreszcie mamy datę, 10 października Xbox Series X, Xbox Series S. Wygląda to naprawdę zacnie, także czekamy, czekamy, Game Pass. Na ten rok Microsoft wyjeżdża nam z Forza i ze Starfieldem, ale do Starfielda jeszcze słuchajcie kochanie, wrócę. Później mamy dodatek do Elder Scrolls Online. E, jakoś bez szału, tak Wam powiem. Overwatch 2, też przemilczę. Persona 5 Tactical Announcement Trailer, też chyba Game Pass. Dla fanów Persony pewnie super. USAND lub JuSAND, 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 słuchajcie. Taki mniejszy indoor, ale zapowiada się ciekawie, wygląda to fajnie. Still Wakes the Deep, Tomek, Tomkowi się bardzo spodobało, bo wygląda horrorowo to. Teraz mamy Ewałga, mówię. Grafika, design, bardziej mrocznego czegoś oczekiwałem, jest za kolorowo troszkę. Liczyłem, że będzie bardziej mrocznie w tej grze, a jest za kolorowo. Samo wykonanie, tak jak, jak to u nich, byleby walka, a widać, że walka, słuchajcie, daje radę. Te, te magie, te, to jak reagują na te Twoje uderzenia miecza, że to nie przechodzi przez niego, tylko jak go wali tak, to faktycznie widać, że gościa po prostu, aż, aż to uderzenie... Fajne RPG-ulce robi, więc na pewno będzie fajna fabuła, dużo wyborów, fajne teksty, no i ta walka. Dużo ma być tam czarowania tym magiem, więc chyba magiem się będzie bardzo fajnie w to grało. E, później mieliśmy taką gierkę jak Dungeons of Heitenberg. Spoko, ale też nie moje klimaty, jedziemy dalej. I tutaj też fajna rzecz, znowu wychodzi Keanu Reeves, rzucają dodatkiem do Cyberpunka. Na pewno sprawdzę. Mi się Cyberpunk mega podobał. Od premiery chciałem, dwa razy skończyłem. Ta gra ma być tym, czym miał być Cyberpunk, z uwagi na to, że tworzą ją tylko na Next Geny. Już dzisiaj potwierdzili, że jak masz dysk HDD w PCcie, to sobie nie pograsz w ten dodatek. Musisz mieć SSD do tego, więc naprawdę fajnie, że już idą w tym kierunku i chcą nadać taki full super experience Cyberpunka, jaki miał być. Praktycznie już jest pisane tam, gdzie nie, gdzie czytam, że mamy do czynienia z samodzielną grą. A można traktować to jako, jako dodatek. Kolejną gierką jest City Skylines 2. Coś dla fanów tworzenia miast, budowania miast, zarządzania rozumiem całymi systemami, to jak to miasto ma funkcjonować. Nie moja baja, idziemy dalej. Metafor. Czyli nowa gierka od twórców, właśnie Persony, to jest ich nowe IP, prezentuje się jak Persona, tylko trochę w innych klimatach, z innymi. No, oni takie gry robią. Ja bym wam powiem, że chciałbym ich grę zobaczyć, to jak oni piszą, świetne postacie. Świetny jest ten system walki tego RPGa. chciałbym zobaczyć ich grę w bardziej poważnym designie, z bardziej poważną grafiką, z ich systemami, z ich napisanymi postaciami. Myślę, że to byłby sztos. Mam nadzieję, że kiedyś się zdecydują na takiego poważniejszego RPG, bo wtedy byłoby dla mnie kontent, byłoby naprawdę super konkretna giera. A tak niestety, no nie no do końca jest to moja baja. Towerborn, też ciekawy tytuł od twórców banner sagi, bardzo fajnie to wyglądało. Z, trochę przypomina takiego starego salonowego bitem mapa, gdzie jesteśmy tam w dwójkę, w trójkę i się walimy. Dragon Crown'a też przypomina naprawdę spoko tytuł World Premiere. Więc do tej pory, mówię, początek mieli fajne z grubej rury, Seuna, później trochę multiplatform, rzucili Forza. znowu trochę multiplatform i trochę indyków, rzucili Cyberpunk'a, e, później Cities, Marathon. Metafor, przepraszam, nie maraton. Maraton to gierka od Bungie, Towerborn. I teraz powiem Wam, że dla mnie najciekawsza, najfajniejsza gierka, jaką Microsoft pokazał na tym swoim revealu, oprócz Fable'a, Avoula, no to jest takie coś, czego się nie spodziewaliśmy, czyli nowe IP od Inexile, To jest też takie studio w tym samym momencie nabyte jak Compulsion Games. I mówię tutaj o Clockwork Revolution, Bioshock, trójka. W innym wydaniu, bardzo przypomina Bioshocka Infinite, ale widać, że jest naprawdę na to, co mi pokazali, najbardziej mnie urzekło fajnie. Tam jakieś cofanie czasu, to ja, ja lubię te kontekstowe animacje. Jak oni te giwere słuchajcie podnosi, no to wszystko fajnie wygląda. naprawdę super Tu mamy flying simulator, zobaczmy, jak to dalej. To już widzieliśmy, tak, tutaj jest Seuna. Polecam Wam to zobaczyć w 4K, eee, no naprawdę gacie zrywa bezpośredni dialekt. no tutaj na silniku gra ta Cellblade Seuna, wygląda naprawdę symes i jakby tu naprawdę dali jeszcze pod koniec kilka przerywników, urywników z gameplayu, walki, coś, jak się wspina, no cokolwiek, byłoby super, a tak to jest pewien niedosyt związany z tym pokazem. Mamy tego, Forza, no Forza moim zdaniem też, słuchajcie, no wygląda, wygląda, no, no świetnie wygląda. No, szyby brudne, to, tamto, no już się nie mogę, słuchajcie, doczekać, żeby zobaczyć. Nie jestem wyścigowym freakiem, ale Forza zawsze lubiłem sobie parę godzinek pograć, zobaczyć, zaprezentować, bo ta gra ma świetnego hadera, świetną grafę, zawsze świetnie to wyglądało i też się przyjemnie w to jeździło, więc Forzuję chętnie sobie, słuchajcie. Sprawdzę, jest to tytuł w końcu na ten rok razem ze Starfieldem. I naprawdę wygląda soczyście. Więc jedziemy dalej. Mamy tego dodatek. World Premiere I właśnie jest ta Persona Tactical, tak, a Tutaj krótki taki film Starfielda był. O, Starfield o Starfieldzie powiem wam, powiem wam później, ale moim zdaniem... Jest konkretnie się zapowiada. I teraz chciałbym Wam pokazać ten Steel of the Deep. Mówię tu było troszeczkę tak o jest cyberpunk. Cyberpunka też w sumie warto zobaczyć. Bo tu Kiano coś tam sobie pogadał. Trailer też konkretny też Wam polecam obejrzeć to sobie w 4K. Zupełnie inna 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 inna, inna historia niż bo jednak ta konferencja Niby w 4K, powiem Wam, ale na przykład jak sobie odnajdziecie i obejrzycie na kanale Xboxa sam, same te filmiki, nie w konferencji, wyglądają jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. I gorąco Wam polecam to zrobić. Ja Wam tutaj chcę, słuchajcie, przewinąć na tego, tu mamy ten nowy, nowy tytuł, ale ja Wam chcę przewinąć, słuchajcie, o właśnie, na ten tytuł, o którym teraz opowiadam. Czyli mam tu na myśli tego Clockwork Revolution. No, wali to bioszokiem Infinite na kilometr. Prezentuje się to naprawdę fajnie. Nie mówię, że graficznie zrywagacie, ale jest ładnie, schludnie. A przede wszystkim, gameplay jest miodzio. No to, co pokazali, to cofanie czasu. Tu z jakiejś rakietki wali. Te pistolety, tak wygląda. No, ja już jestem kupiony i naprawdę czekam na więcej. Ale oczywiście, brak daty premiery. No, ale jednak widzimy, słuchajcie, na silniku gry nie, i, i jakieś delikatne urywki gameplay też widzimy, więc to też już jest dla mnie progres, bo Microsoft 3 lata temu to była firma, która rzucała samy, samymi CGI-ami bez zadby bez niczego, a teraz nie dość że pokazują gry, które wyjdą na pewno za, no to obstawiam, to jest 2025, no, no, no miodzio. 2025 wątpię, żeby to była gierka na 2024, ale może się nie zaskoczyć. No ale już przynajmniej OK, widzę, wiem, super, czekam. Zaraz po tym Microsoft pokazał czarnego serie S z dyskiem 1TB. Bardzo fajnie, super wygląda ten serię z czarny 1TB, warto było poczekać, bo być może w przyszłości to właśnie na takiego czarnego series ESA się skuszę bo wygląda naprawdę soczyście, czarne, wygląda dużo fajniej. No i dysk 1 terabajt, nie oszukujmy się, 512 dysków, to zawsze było za mało na taki sprzęt. No i taki trochę ten klimacik jest tutaj. Też trochę Dishonored, kurczę, no, no, no... Zobaczymy, widać, że gość będzie miał moce, będzie zgiwer fajnie walił. Ciekawe, czy to będzie też trochę opcja możliwości skradania się, czy nie. No, i słuchajcie, cóż więcej, cóż więcej? Później, po tym z tego, co kojarzę, to wyszedł z Spenceruk. Troszkę nam tutaj pogadał. Wytłumaczył nam, o co chodzi, że mamy Fable'a. Że będzie modern, trochę też ukłon w starym, w starym, w starym klimacie. Fable, oczywiście, co widać. Dwie, dwie nowe, dwa nowe IP, czyli Clockwork i nowa gierka Composure. Compulsions Game about bardzo fajnie wygląda. Taki ma design. To jest Obsidian. Oni zawsze gameplayem stali i historią Hellblade'a. Mówię, żeby to fajnie zaprezentowali, czyli dorzucić do tego jakieś urywki gameplayu na koniec walki, byłoby pięknie. Ale uważam, że i tak naprawdę pokazali. Słuchajcie, jak czułem 7 swoich, 8 swoich Nie, 7 swoich gier pokazali. Pokazali tak. Mamy Fabla 2025, mamy Sound of Midnight 2025 obstawiam, Evout 2024, Seuna 2024, mamy, mamy Forze 6 i mamy na koniec yy, to na co wszyscy chyba czekali najbardziej, a jeszcze jest Clockwork też 2025 i oczywiście Starfield. Więc ile tych gier jest w sumie? Słuchajcie, niech ja to jeszcze raz policzę. Dajcie mi chwilkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zgadza się, siedem swoich tytułów Microsoft wywalił. Dwa tytuły na ten rok, dwa nowe IP i dwa, w zasadzie trzy na kolejne lata. W tym roku dostaniemy Starfield'a. Już zostało potwierdzone. Słuchajcie, że Starfield śmiga w 4K 30 klatek na najmocniejszej konsoli na świecie i 2K 30 klatek na słabszym bracie, czyli Serie Zaś. Ja od początku Wam mówiłem, nie oczekiwałem od tej gry 60 klatek. To było niemożliwe, żeby na tych konsolach, które kosztują tyle pieniędzy, tak ogromną grę z groma mechanikami, co mieliśmy przyjemność obejrzeć na tym direkcie, który był bardzo długi, uważam nawet, że był za długi, mogli to w 20 minutach wszystko streścić, no ale okej, okay, nawalali prawie godzinę o tym, 45 minut gadali o tym Starseedzie, ale muszę powiedzieć, że wygląda super, świetnie, podoba mi się, na pewno będę chciał w niego zagrać, bo najważniejszy element dla mnie, z tego co widziałem, ja wiem, że tam tu statek robię, planety, ląduję, gadam, rozmawiam, fabuła to, ale strzelanie, i animacja. Wreszcie to jest gra, gdzie strzelanie w grze Bethesda, czy też sama walka, no wygląda tak, jak wyglądać powinno. Te animacje też wreszcie. Pamiętam, jak w Skyrimie czy w Wilbionie przełączałem na trzecią osobę kamerę. To animacja tego bohatera była naprawdę słaba. A tutaj on się porusza mega, fajnie to wygląda. To na tym jetpacku, poruszanie się, przeskakiwanie, też na końcu jakąś mocą rzucił, trochę takim force pushem. No moim zdaniem Starfield słuchajcie, ee, zerwie gacie. to Po tym co pokazali, zresztą już czytałem, że to jest na razie na Steamie jest najlepiej sprzedającą są, się grą. W internecie są same zachwyty. Jest naprawdę ogień i to co mówię, zobaczyłem, obejrzałem, ja też jestem podekscytowany i z przyjemnością sobie zagram w Starfielda. Widać, że siedzieli nad tym i jest to gra, która no, ma szansę podnieść Xboxa i powiedzieć patrz, patrzcie, Forza Starfield i to, co przed wami jest dobrze. Potrafimy, jest git. Dla mnie pokaz udany, bardzo fajny. Pokazali wiele rzeczy na silnikach gry z urywkami gameplay. Zabrakło fakt jakichś konkretnych gameplay, ale moim zdaniem cała wizja ich, cała ich tutaj jakby. Podejście do sprawy jest krótkie. To, co wychodzi zaraz, przedstawiamy Wam konkretnie. Forza, Direct do Starfielda jest konkretnie w przyszłym roku. Daję sobie rękę uciąć, że na początku roku będzie Direct odnośnie Hellblade'a. Wtedy nam dorzucą konkretny gameplay z datą premiery. Też po, w, po całym swoim show Mad Woody powiedział, że spokojnie, nie możemy Wam wszystkiego pokazać, bo jeszcze jest Games Awards. Jeszcze jest Gamescom. I być może jeszcze jedną jakąś fajną imprezę będą chcieli zrobić. Więc naprawdę, słuchajcie, Microsoft też, się, Sony też się widzicie, nie wywala ze wszystkiego. I też taka moja dygresja, jak to moja na koniec. Zobaczcie też ostatnie gry Sony'ego. Jakie tytuły nam wydali? Wydali nam Horizona 2, którego było bardzo łatwo szybko zrobić. Z uwagi na to, że mieli już gotowe i można dalej to było łatwo i szybko przenieść. Nie wymagało to pisania całej gry od podstaw, tak jak ma Microsoft. Zauważmy też, że to wszystko teraz strasznie się wydłuża. Pisanie tych gier AAA to jest po prostu czas, pieniądze, masa czasu. Chyba dożyliśmy czasów, troszkę się powtórzę, że jedno studio siedzące nad takim projektem będzie nam w stanie wydać tylko, niestety, jedną grę na tą generację, no bo to wszystko tyle czasu, Zajmuje, a pisanie jeszcze takiej gry jest zupełnie na nowo zaczęcie, gdzie Microsoft praktycznie tylko same takie projekty ma, nie kontynuują jakoś swojej. No, o może oprócz Forza, ale Forza też została zupełnie zresetowana, Pamiętajcie, że ostatnia Forza Motorsport wyszła w 2017 roku, tam mamy 2023, no to jest 6 lat, tak? Ile im zajęło zbudowanie budowanie Forzy na nowe konsole Starfield? Tutaj historia jest troszeczkę inna. Ale macie Hellblade'a, pisanie wszystko od zera, Steed of Decay, Fable, ee, Evout, to jest wszystko od podstaw. A tymczasem zobaczcie, z Usony jest tak, że wydają Spidermana 2. Ostatnio był zwykły Spiderman, 2018 rok, później wyszedł Morales i teraz wychodzi dwójka w tym roku. To naprawdę dużo łatwiej było im zrobić kolejnego Spidermana po Moralesie żeby zapełnić tę lukę, no bo na koniec roku w zasadzie nic więcej oprócz tego Spidermana nie mają, niż dać nam jakieś nie wiem nowe IP, coś budować, coś robić, bo to zawsze jest czas, więc Sony trochę tak bezpieczniej tą drogę, drogę sobie wybiera, no Microsoft poszedł na całe i dlatego no, przez ostatnie dwa lata taka dziura się zrobiła z tych gier, ale jeżeli będą mi dwa takie solidne, a chcą nawet cztery takie tytuły wydawać na rok, to będzie dobrze, dla mnie opcjonalnie, jakby były trzy, też bym był zadowolony. Załóżmy, że mamy w pierwszym kwartale jeden tytuł i w dwóch kolejnych, jakoś rozłożone, dwa kolejne tytuły. Trzy na rok grube gierki plus masa tytułów w Game Passie, bo pamiętajmy, że to przecież wszystko trafi do Game Passa. No cóż więcej chcieć, dla mnie konferencja naprawdę bardzo fajna, mi się podobała, ja jestem na tak. Oby więcej takich pokazów, gdzie nie widzimy CGI, tylko widzimy konkretnie to, czego możemy od danej gry oczekiwać. Zabrakło tych gameplay, ale moim zdaniem na wszystko będzie czas. To na ten rok co dostaniemy, zostało zaprezentowane bardzo fajnie. Starfleet dostał swojego całego directa, no, no, no tam tyle pokazali, że w pewnym momencie już mówię, dobra dajcie już jakiś ten, strzelanie, bo czekaj najbardziej na strzelanie i oczywiście dali strzelanie, ale na na samym końcu to strzelanie dali. Fable mi się podoba, Clackwork mi się podoba, Forza mi się podoba, Starfield mi się podoba, Avault mi się podoba i Hellblade też mi się podoba, chociaż mało z niego zobaczyłem, ale szczerze, jak chcecie się pofapować na grafice, odpalcie sobie w 4K tego Hellblade'a. Tak to wygląda. Także wszystkiego po trochu dostaliśmy. Dla mnie super. Jeżeli ktoś powie dalej, za słabo, nic nie było, była lipa, to wiadomość z ostatniej chwili. To już Xbox nigdy Cię nie zadowoli, bo jeżeli goście wychodzą i pokazują Ci na najbliższe 3 lata, co chcą Ci dać, a dalej mówisz, że jest Mech, no to cóż więcej oni mogą zrobić? No mają jeszcze kilka tytułów schowanych, bo wiele gier też zabrakło. Nie wiemy, co u Coalition, Giersy Perfect Dark, nie wiemy, co się dzieje. Nowa gierka Rare, Everwild zaginęła, nie wiemy, co się dzieje, ale wiemy, że robią. Może robimy jakiegoś Konkera. Jest też Outer Wars 2 jeszcze. Na pewno się już robi nowe Halo, więc no tytułów jeszcze mają, jeszcze spokojnie, spokojnie. Tak jak sami powiedzieli, nie wyrzucą wam wszystkiego od razu, ale to co tu zaprezentowali moim zdaniem dało w H radę. I tyle kochani. Piszcie jak Wam się ten pokaz podobał, choć już wiem, że ogólnie jest pozytywnie. Zresztą w samej sieci też jest pozytywnie. Ich pokaz został najlepiej oceniony z tego wszystkiego, co zostało zaprezentowane podczas fających E3, które już umarły, ale dalej ja sobie to zawsze do tego E3 będę zaliczał. Także Microsoft w mojej ocenie dał radę. Sony zrobiło też fajną konferencję, ale bardziej pod multiplatformy. Exów swoich dali w zasadzie dwa, bo dali Maratona, Spidermana. Tamtą konferencję oceniłem 4 na 6, tą konferencję oceniam 5,5 ,5 na 6. Dał, Jakby z Hellblade'a był konkretniejszy gameplay, to dałbym szósteczkę. Dla mnie bajka, czekam na Forze, czekam na Starfielda, czekam na Fable'a, dla mnie będzie w co grać na Xboxie. Jeszcze Game Passik. Jakieś tytuły też tam. Praktycznie większość gier zobaczymy w Game Passie. Cóż więcej, cóż więcej, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Jo.